również przewodniczącego powiatu Gdański Grzegorza Strzelczyka. Proszę Państwa, od razu, żeby nie przedłużać, oddam głos panu posłowi. A co do formuły, proszę określić, jak to będzie z pytaniami i z dyskusją. Czy mnie słychać? Nie słychać? Nie słychać? Czy można zrobić głośno? Może ja bym na stole położył. Tak, spokojnie i tego, nie? Raz, a tutaj lepiej słychać? Dobra. Szanowni Państwo, no ja pozwolę sobie dwa słowa tytułem zagajenia wstępu, a chciałbym jak najwięcej czasu zostawić na pytania, głosy w dyskusji, na to, co może Państwa szczególnie interesować. Czy transmisja na peryskopie idzie? Idzie. To ja przepraszam, ale były wstępnie, bo były głosy na Twitterze, że koniecznie tu musi być transmisja, także zaraz. O, już jest, że czekamy. Dobrze, szanowni Państwo, temat spotkania 2 lata dobrej zmiany i czas na Pomorze. Ponieważ faktycznie to jesteśmy już za połową kadencji, pewne podsumowania z tym związane są jak najbardziej na miejscu. To, co nas będzie czekać przez najbliższe niecałe już 2 lata, a przez niecały jeszcze rok, czeka nas, trochę niezręcznie językowo, czeka nas oczekiwanie na wybory samorządowe. Na zmianę na poziomie regionalnym, na poziomie miejskim, na poziomie gminnym. Nie da się ukryć, że Pomorze jest takim miejscem, w którym no, Prawo i Sprawiedliwość zazwyczaj, choć są chwalebne wyjątki, są takie, powiedzmy, wyspy wolności, ale zazwyczaj jednak władzy nie sprawujemy, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i w mieście, w którym się znajdujemy. Nie muszę do tego Państwu opowiadać. Niesie to ze sobą szereg konsekwencji negatywnych, również dla nas jako formacji, bo ja nieraz na dyżurze poselskim, na spotkaniach ludzie docierają ze sprawami, z problemami, czują się pokrzywdzeni, mówią: rządzicie, wy Prawo i Sprawiedliwość, a tu mi jest źle z tym, z tamtym, z czymś jeszcze. Po dyskusji, po rozmowie często okazuje się, że to źle dotyczy instytucji, władzy, urzędu, który leży w gestii władzy samorządowej, na którą wpływu nie mamy, no ale obywatele, mieszkańcy, no, nie mając siłą rzeczy czasu, nie sposób tego wymagać, żeby w jakiś sposób szczególnie pogłębiony analizowali sytuację polityczno-prawną, mają taką ogólną wizję, że teraz rządzi PiS, a skoro rządzi PiS, Prawo i Sprawiedliwość, to odpowiada za wszystko, co jest szeroko pojętą władzą. Tymczasem w polskim ustroju, nawet powiedziałbym w sposób dość znaczący, jak na państwo unitarne, samorządy mają ogromne uprawnienia władzy i to szczególnie w tych takich sprawach dotykających na co dzień bezpośrednio obywatela, człowieka, drogi, po których jeździ, chodniki, po których chodzi, szkoła, do której chodzą jego dzieci, opieka społeczna, no szereg innych spraw, to jest wyłącznie albo przede wszystkim samorząd, a w mniejszym stopniu rząd. To oczywiście stawia nas w sytuacji trudnej, ponieważ mając tutaj lokalnie Zagłębie czy Matecznik, historycznie rzecz biorąc, Platformy Obywatelskiej i mając lokalnie władzę z Platformy Obywatelskiej, ona jest bardzo zręczna, żeby odpychanie od siebie wszelkiego tego, co złe, a przypisywanie sobie wszelkiego tego, co dobre. O tym za chwilę. Ale najpierw zacznijmy od tego krótkiego, zupełnie hasłowego podsumowania tego, co stało się przez ostatnie 2 lata. Stało się coś w perspektywie wielu osób niebywałego. Otóż zakwestionowany został pewien porządek świata. W 1989 roku mniej więcej ustalono, kto w Polsce ma rządzić, kto ma się przy tej władzy zmieniać. Generalnie rzecz biorąc, środowiska postkomunistyczne i ta część elit postsolidarnościowych, która uznała, że trzeba się trwale z nimi dogadać. I to się zasadniczo sprawdzało. No, były krótkie przerwy rząd Olszewskiego, jak pamiętamy, kilkumiesięczny, właściwie w permanentnym kryzysie, właściwie od początku bez większości, rząd pierwszy PiS-u, rok i kilka miesięcy też właściwie w permanentnym kryzysie parlamentarnym, bez trwałej większości, bez możliwości takiego spokojnego rządzenia, wprowadzenia w życie pewnych rozwiązań. No i ktoś pewnie zaliczyłby do tego okresu rządów prawicy, rządy AWS-u, tu też no, dłuższa dyskusja politologiczna, natomiast znów w koalicji z Unią Wolności, z prezydentem Kwaśniewskim na pewno nie była to taka sytuacja, kiedy polska patriotyczna prawica mogła w spokojny sposób, krok po kroku zmieniać kraj, reformować, zmieniać na lepsze. Więc teraz mamy coś nowego. Pewnym osobom zawalił się świat. Jest to takie dla nich
Ci, którzy tą propagandę III Rzeczpospolitej sobie zinternalizowali, przyjęli za swoją, uwierzyli w nią, to to mieli taki obraz sytuacji, w której nie bez problemów, nie bez trudności, ale powoli, powoli w Polsce dzieje się coraz lepiej, dołączamy do Europy, stajemy się coraz bardziej nowoczesnym krajem. Oczywiście są jakieś tam moherowe berety, które tam mają wyginąć jak dinozaury gdzieś na obrzeżach kraju, no to trzeba to trochę odczekać, przeżyć. Tymczasem teraz dinozaury jakby zamiast wybrzeć się rozpleniły. Ci, co mieli być wiecznie w roli takiej opozycji, to takiej zanikającej, przejęli władzę. Co więcej, jeszcze społeczeństwo wykazało się czarną niewdzięcznością, bo w tym kraju, który tak znakomicie się rozwijał, europeizował, w optyce niektórych pewnie w ogóle cywilizował, bo dla nich jakby to, co aktualnie przychodzi spośród elit zachodnich, to jest po prostu cywilizacja, a tutaj na miejscu w Polsce to jakaś dzicz w ich optyce. No ten cały porządek ustalony świata się zawalił. To wywołało ogromny opór i tę taką pierwszą falę jakby protestu czy próbu obalenia naszego rządu, ten pierwszy kot, całkiem przecież jednak liczne manifestacje, choć dalece nie masowe. W tym dyskursie też zresztą też ciekawe, można było widać, jak niektórzy publicyści czy dziennikarze, jak bardzo żyją zamknięci w swoim świecie, bo to po tym czy owym marszu, już nie pamiętam, którym kodu czy Platformy Obywatelskiej, na którym było obiektywnie rzecz biorąc pewnie z 40 czy 50 tysięcy osób, pojawiały się głosy, że był to największa demonstracja w historii III RP. No, czyli oni jakby co roku nie widzieli Marszu Niepodległości, nie widzieli Marszu Obudź się Polsko. Te fakty obiektywnie istniejące w rzeczywistości, do ich subiektywnego oglądu rzeczywistości nie docierały. To pokazywało, jak szczelny też jest ten system medialny III RP, że on był w stanie otoczyć ludzi takim kokonem informacyjnym, że cały kawał polskiej rzeczywistości do nich absolutnie nie docierał. To spowodowało, że nasz przełom i te stosunkowo niezłe wyniki sondażowe, na pewno też powiedzmy nawet bardzo dobre, myślę, że tu nie ma co spoczywać na laurach, też z tego wynikają, że w tym szczelnym kokonie został wykonany wywód. Stąd też taki ból odnośnie tego, co dzieje się w mediach publicznych, jakby ich nie oceniać, jak wszystko na świecie mają swoje zalety i wady, ale przecież nikt nie zmusza tego oglądania. Przecież jak komuś się bardziej podoba to, co jest w TVN-ie czy w innej stacji, może sobie pilotem przełączyć i porównać. Każdy to może zrobić. Ale już sam fakt, że taki punkt porównania odniesienia istnieje, że to nie jest tak jak przed 2015, że na jaki kanał z dużych, docierających do milionów ludzi się nie przełączyć. Tam jest jeden spójny ogląd rzeczywistości, tylko są dwa różne oglądy i można sobie wybrać i samemu porównać. Jest tak przełomowy, że nagle okazuje się, że iluś tam ludziom kolejnym otwierają się oczy. To jest ten element tego pierwszego takiego szoku pozmianowego. Drugi szok, czy drugi taki źródło oporu przeciw naszym rządom, to było pokazanie, że tu jest sprawa na poważnie. Że w przeciwieństwie do tego schematu, który się do pewnego stopnia udał, może nie do końca, ale do pewnego stopnia się udał w 1989 roku, kiedy komuniści już widzieli, że bankrutują, że muszą w tej czy w innej formie oddać władzę, więc trzeba ją oddać w sposób kontrolowany, tak żeby no niby ją oddać, ale właściwie to jednak nie oddać, żeby kto inny był ministrem, kto inny tam się cieszył, że ma limuzynę, że ma jakieś stanowisko, ale na poziomie takiej głębokiej, węzłowej kontroli nad państwem, w służbach specjalnych, w wielkim kapitale, w mediach, wszystko miało pozostać pod kontrolą. Nasze działania po 2015 roku, po tej zmianie wyborczej, pokazały, że jeżeli ktoś miał nadzieję na powtórkę z tego scenariusza, no to się grubo mylił. Nagle się okazało, że krok po kroku ta zmiana, za którą wyborcy zagłosowali, nie jest zmianą pozorną, tylko jest zmianą istotową. Schodzi w dół, schodzi w różne instytucje. Nie jest tak, że wymienione zostało opakowanie, a towar ma zostać ten sam, że ma być pomalowany na nowo samochód, ale to będzie ten sam grad, co do tej pory. Nie, zmiana zaczęła zachodzić w kolejnych obszarach, to oczywiście kolejny opór, różnego rodzaju próby dyskredytacji, stwierdzenia na przykład, że my nie mamy prawa, na przykład nie mamy prawa uchwalać ustaw, mając większość parlamentarną. Jest taka teza, z którą niektórzy się pewnie zgadzają. Zasadniczo sam właściwie fakt, że Sejm uchwala ustawę, to już czyni ją niekonstytucyjną, choć nie sposób podać, który to rzekomo paragraf czy artykuł konstytucji jest naruszony tąże zmianą. Przykład nie, no najświeższy to jest reforma sądownictwa i te zmiany chociażby w Krajowej Radzie Sądownictwa. Artykuł 187 Konstytucji, punkt drugi, ustęp drugi,
mówi, że, że w skład Krajowej Rady Sądownictwa między innymi wchodzi 15 sędziów wybieranych spośród sędziów sądów takich i takich. I tam nigdzie nie jest napisane, że przez samych sędziów wybieranych. W ogóle nie jest napisane, przez kogo wybieranych. Konstytucja milczy na ten temat, a w ustępie 4 mówi, że tryb wyboru sędziów reguluje ustawa. Bezpośrednia delegacja. I to nagle ma się okazywać, że ponieważ do tej pory pewne towarzystwo sobie przyjęło, że to jest ich obszar wpływów i oni go dla siebie mają, to, że my to chcemy zmienić metodą uchwalenia ustawy większością głosów w demokratycznie wybranym parlamencie, ustawy korzystającej z bezpośredniej delegacji konstytucyjnej z artykułu 187 ust. 4, to jest złamanie konstytucji. To jest niekonstytucyjne. I nawet i jest oczywiście niekonstytucyjne, bo nawet oczywiście Trybunał Konstytucyjny też nic na ten temat nie orzeka i nawet nie może orzekać, bo znów jest nie taki, jakby im odpowiadał, w związku z czym mówią, że go nie ma i on nie funkcjonuje. To jeden z takich obszarów zresztą w tymże oglądzie rzeczywistości drugiej strony, gdzie różne instytucje mają, że tak powiem, status taki migotliwy ontologicznie. Znaczy one czasem są i są wręcz no, idealne, są wyrocznie, są święte, natomiast w momencie, kiedy przestają być ich, to jakby ich nie było. One już nic nie znaczą. Ich nie ma w ogóle, tak? Tak się dzieje z Trybunałem Konstytucyjnym, tak się dzieje, to doświadczyłem osobiście pracując nad zmianą ordynacji wyborczej, ze świętą komisją wenecką, która ma być wyroczną, ma mieć no, ostateczne opinie. No, komisja wenecka generalnie wydaje opinie i zalecenia. Opinie mają to do siebie, że się je rozważa i się z nimi zgadza lub nie. No, tak normalny człowiek jakby tak postępuje. Natomiast tam było tak, że opinie w komisji weneckiej były święte, były niepodważalne do momentu, kiedy w zmianie prawa wyborczego zaimplementowaliśmy zalecenia komisji weneckiej z kodeksu dobrych praktyk wyborczych, bo tam komisja wenecka mówi, że najwyższy organ wyborczy, czyli Państwowa Komisja Wyborcza w Polsce, nie powinien składać się tylko z przedstawicieli środowisk sędziowskich, ale powinien również mieć przedstawicieli największych formacji politycznych. I to wprowadziliśmy, to wejdzie w życie od 2019 roku. I to znów z kolei jest skandal i naruszenie demokracji, mimo że jest wprost zaczerpnięte z kodeksu dobrych praktyk Komisji Weneckiej. Ale jeżeli mówimy, że ta zmiana, wracam do mojego głównego wątku, że ta zmiana jest na serio, no to ta zmiana na serio również naruszyła szereg takich interesów już głębszych niż tylko interesy polityczne drugiej strony. Bo oczywiście jest interes polityczny Platformy Obywatelskiej, że chce wygrywać wybory, tworzyć rząd i tak dalej. Ale ona jest tylko emanacją pewnego głębszego, powiedzmy, głębiej leżącego środowiska, którego na przykład interesem było to, żeby w międzynarodowym podziale dóbr Polska była krajem raczej tańszej niż droższej siły roboczej, dosyć prosto eksploatowanej. Jeżeli zauważylibyście Państwo na te wskaźniki, Zieloną Wyspę. I to fakt, że produkt krajowy brutto rósł przez te lata zasadniczo. Bo w jednym momencie, jak się po czasie okazało, bo GUS skorygował wstecznie wyniki, jednak recesja była, ale to już tam szczegół powiedzmy. Ale wszelkie inne wskaźniki, na przykład udział płac w produkcie krajowym brutto, to już marało. I to ten udział płac w produkcie krajowym brutto w Polsce był koniec końców pod koniec rządów Platformy. No, nie dam sobie tu ręki uciąć, ale chyba drugi najniższy w Europie po Rumunii bodajże, a w każdym razie jeden z ewidentnie najniższych. Czyli, że wzrost gospodarczy się nie przekłada na zarobki pracowników w Polsce. No, czyli na co się przekłada? To na zwiększone zyski czy zwiększony transfer kapitału. Zazwyczaj za granicę, no bo kapitał zagraniczny w Polsce w wielu sektorach miał pozycję dominującą. Co więcej, miał pozycję absolutnie dominującą w dwóch sektorach, które powodują, że można z reszty gospodarki dosyć łatwo wysysać środki, czyli w sektorze bankowym i w handlu wielkopowierzchniowym. Ale w handlu wielkopowierzchniowym nie można uznać, że to jest obszar naszych sukcesów. Tu trzeba się uderzyć w piersi. No, Komisja Europejska zablokowała nam podatek od tego handlu i tu się boksujemy w Trybunale Sprawiedliwości. O tyle w sektorze bankowym po dwóch latach rządu można powiedzieć, jest sytuacja, w której polski kapitał wzrósł z 30 kilku do ponad 50%. Czyli no zaczynamy powoli zbliżać się do poziomu rozwiniętych państw europejskich, bo żaden z nich, z poważnych państw europejskich, by sobie nie pozwoliło na to, żeby kapitał zagraniczny miał absolutnie dominującą pozycję w sektorze bankowym, bo to jest krwiobieg gospodarki. Tak? Sektor bankowy jest w stanie albo przydusić gospodarkę, albo bardzo pomóc w jej rozwoju, albo stopniowo z niej soki wysysać i transferować gdzieś za granicę. No więc jeżeli teraz przychodzi rząd, który na serio mówi o tym, że chce wzmacniać polski kapitał, który na serio mówi, że fetyszem nie jest pojawiająca się w tabelce cyfra pod hasłem procent wzrostu PKB, choć akurat mamy znakomity, jeden z najwyższych w Europie, tylko celem polityki gospodarczej rządu jest to, żeby
i na bieżąco, krótkofalowo ludziom żyło się lepiej, czuli, że mają więcej w kieszeni, na więcej mogą sobie pozwolić, więcej kupić. I długofalowo, że trwał proces akumulacji polskiego kapitału i wzmacniania siły gospodarczej, a co za tym idzie również każdej innej polskiego państwa, no to ileś modelów biznesowych, i to takich liczonych na miliardy dolarów, które było zoptymalizowane, przekalkulowane na ten stary system gospodarczy, zaczyna przestawać się opłacać w tym nowym systemie, w którym na przykład pracownikom w Polsce trzeba było, i to się dzieje, w sposób dosyć raptowny, bo z rzędu tam 6-7% rocznie więcej płacić. To oczywiście powoduje, że w kalkulatorze czy w tabelce w Excelu tego czy owego, tej czy owej korporacji okazuje się, że to, że w Polsce jest taki rząd, a nie inny, to jest przeliczalne na straty rzędu dziesiątek, setek milionów dolarów, a może i 10 miliardów. Jest o co walczyć. Sprawa taka zupełnie oczywista, no to mafia VAT-owska i karuzele VAT-owskie. To jest, proszę Państwa, rzecz, jak tak na chwilę się zastanowić, rzecz niewyobrażalna, bo Platforma mówi, że my uszczelniliśmy VAT, korzystając z gotowych, przygotowanych przez rząd Platformy ustaw, które tylko leżały i tylko je wprowadzić. No to pojawia się podstawowe pytanie, no to czemu ich nie wprowadzili, skoro mieli takie gotowe, tak? Wyobraźcie sobie Państwo, generalnie rzecz biorąc, rząd zyskuje na popularności, jak ma więcej pieniędzy i je wydaje. I prowadzi, inwestuje, daje ludziom w formie takiej czy innej, obniża ludziom podatki, no, wypuszcza pieniądze z budżetu. No ale tu pojawia się problem, że trzeba najpierw je skądś wziąć. Tak? No i to z kolei są działania niepopularne, na przykład podwyżka podatków. Na przykład podwyżka podatku VAT do 23%, na którą zdecydowała się Platforma. Więc proszę zobaczyć, jaka tam musiała być wola polityczna, że przyjmijmy, mając na stole gotowe rozwiązania, które spowodują, że będą mieli w budżecie 20, 30, 40 miliardów więcej, nie zdecydowali się na ten ruch. W sposób bardzo akceptowalny społecznie, bo generalnie ściganie złodziei i mafii ludzie popierają. To przysparza popularności, więc mogło to działanie przysporzyć popularności i jeszcze przysporzyć środków do budżetu na inne popularne społecznie działania. I mimo tego się na to nie zdecydowano. Zdecydowano się na przykład podwyższać ludziom podatki, podwyższać wiek emerytalny, bo system miał zbankrutować, tak? Na bardzo niepopularne działania. Czyli działano w sposób, no nie tylko, że szkodliwy dla państwa, bo to już się przyzwyczailiśmy, ale nawet racjonalnie rzecz biorąc szkodliwy dla interesu politycznego Platformy Obywatelskiej. Takiego nachłonno, cynicznie, zupełnie kalkulowanego własnego interesu politycznego. Co powoduje, że no, delikatnie mówiąc, można domniemać, że tam inne interesy były jeszcze ważniejsze, nawet od ich własnego interesu politycznego. Że tam były potężne siły, których interesy były kluczowe i przykrywały wszystko. I ten stan zresztą trwa do dzisiaj, bo jeżeli widzimy, że Grzegorz Schetyna chce obalać polski rząd pod hasłem, że w Polsce narasta fala faszyzmu i nazizmu, no to przecież obraża Polskę i Polaków. No to jak zdrowy na umyśle polityk może myśleć, że wygra wybory, czyli przekona do siebie wyborców, na których jednocześnie pluje, obraża, mówi, że są jakimiś faszystami, nazistami i tak dalej, i tak dalej. No to znów raczej trzeba to chyba tłumaczyć jakimś, nie wiem, zapotrzebowaniem zagranicznym czy jakimś innym, którego nie znamy, no ale bo nawet z punktu widzenia racjonalnego interesu własnego nie powinno się tak zachowywać. Oczywiście nie jest tak, żeby sytuacja była różowa, konkludując po tych dwóch latach. Jest też jak po stronie każdego człowieka, a przecież Prawo i Sprawiedliwość to formacja składająca się z ludzi. Są ludzie lepsi i gorsi, są zachowujący się lepiej i gorzej, są popełniający błędy. Natomiast i tak jak mówię znów, to co się rozmawia z ludźmi, ale też co wskazują sondaże, widać, że ludzie to dostrzegają, że u nas jest po prostu zupełnie inne podejście do tych błędów, tak? I do tych ludzi, którzy czasem zachowują się nie tak jak trzeba. Że to nie jest tak, że to są wyjątki, na które jeżeli zarzuty na przykład do tego czy owego się potwierdzają, czy przynajmniej uprawdopodobniają, następuje błyskawiczna reakcja. Jeżeli ta reakcja jest niewystarczająca, tak jak ostatnio w Senacie, no to jest kolejna reakcja na tą reakcję, zmiana procedury, zmiana regulaminu, a nie tak jak w Platformie, że to jest rdzenie, że to jest jądro, że można podejrzewać, że ta formacja w gruncie rzeczy tym się zajmuje, a to wszystko pozostałe to jest tylko pewna otoczka czy metoda zdobywania sposobności, powiedzmy, do tego rodzaju działalności. I to ludzie dostrzegają, że zupełnie inną rzeczą jest rząd czy formacja rządząca, która też czasem popełnia błędy i się myli, ale dążąc ku dobremu, dążąc do tego, żeby wzmacniać siłę Polski, żeby działać w interesie Polski właśnie, a nie różnych grup interesu mających swój partykularny, inny, rozbieżny interes,
czy w interesie zagranicy, to też nieraz niestety można było dostrzec. I jesteśmy w tym momencie. Wielu Polaków to dostrzegło. Nasze poparcie wzrasta, jest już zdecydowanie większe niż podczas wygranych wyborów. Czeka nas oczywiście kilka pułapek, które musimy jakoś ominąć. Pierwsza z tych pułapek to jest pułapka niespełnionych nadziei. Znaczy, wielu też ludzi do mnie przychodzi, no dajmy na to pokrzywdzonych w sądzie. To często. Tak? I mówią, no ustawa weszła w życie, a ja dalej jestem pokrzywdzony. Mija 2 miesiące, a tu jeszcze nie ma rewizji, prawda, odwołania i w ogóle nic nie jest naprawione. No? Często będzie, znaczy na pewno zdarzą się w Polsce krzywdy, których nigdy nie uda się naprawić. No, tak to trzeba sobie też powiedzieć. Będziemy się starać, żeby robić co się da. Ten proces uzdrawiania też chociażby wymiaru sprawiedliwości też jest proces. To nie jest tak, że ktoś machnie magiczną różdżką i z dnia na dzień wszystko zmieni się na lepsze. A ponieważ ludzie generalnie dostrzegają poprawę w różnych obszarach, no to tym bardziej boli ich to, że gdzieś tam tej poprawy jeszcze nie ma, że gdzieś tam nie daj Boże, może nawet zdarza się jakieś pogorszenie. I na to będziemy wrażliwi. Po drugie to właśnie kwestia spoczywania na laurach. No to i prezes Kaczyński podkreśla i oczywiście ma rację, że nam zdecydowanie mniej wolno. I te pokusy wiążące się z tym, że no, ten czy ów dostał lepsze stanowisko, lepszą pozycję społeczną, wiążą się z tym często lepsze zarobki, no to jakby się ukontentuje i zapomni, po co tam jest, że tam nie trafił po to, żeby mu się dobrze żyło, tylko żeby wypełniał swoje obowiązki, spełniał określone funkcje dla dobra narodu, dla dobra państwa, że już tak użyję dużych sformułowań, których staram się na co dzień nie używać, a co najmniej dla dobra ludzi, których sprawami ma się w tym czy w innym miejscu zająć. Tego musimy uniknąć. No i ostatnia sprawa, że nie będzie, i tu przechodzę do drugiego członu tematu dzisiejszego spotkania, tej zmiany całościowej nie będzie bez jeszcze kilku istotnych warunków. No i niewątpliwie gdzieś tam w przyszłości na horyzoncie rysuje się chociażby temat zmiany konstytucji. Konstytucję mamy będącą politycznym wynikiem, przypomnę, kompromisu z wiodącą rolą SLD i PSL i przystawkową rolą Unii Wolności i Pracy. No to siłą rzeczy nie jest konstytucja na miarę naszych aspiracji. Przyjęta w referendum konstytucyjnym z frekwencją poniżej 50% i też większością 50% za i 40% przeciw. Z niezwykle słabą legitymacją społeczną zatem i uwikłana w szereg paradoksów wewnętrznych sprzeczności, bo ona najpierw była pisana po to, żeby ograniczyć władzę dochowiwania się ówczesnemu prezydentowi, jakby w kontrze do niego. Potem jak Kwaśniewski wygrał wybory, to szybko i chaotycznie przerabiana, że jednak właśnie prezydent jest fajny, no więc tam mu dodać jakieś kompetencji. No więc takiej całościowej dobrej zmiany nie będzie bez większości konstytucyjnej, a to no, w tej kadencji nie mamy, więc musimy przynajmniej w najbliższych wyborach o taką większość zawalczyć. I kolejną sprawą, niezwykle istotną, to są samorządy. Tak jak już tu właśnie mówiłem na wstępie, szereg tych takich najbardziej dotykających ludzi spraw się decyduje na poziomie samorządu. I bez władzy na poziomie samorządu nie będziemy w stanie nigdy w pewnych obszarach no, te zmiany na lepsze przeprowadzić. Tutaj na Pomorzu no, została mi powierzona rola, mówiąc ściśle, przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu Parlamentarnego Samorządowego Prawa i Sprawiedliwości, a potocznie pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości do spraw przygotowania wyborów samorządowych. Tu się trochę Państwu pożalę, że nie jest to łatwa rola. Mam do ogarnięcia wybory do sejmiku w 20 powiatach i 123 gminach, przy czym znakomitej większości z nich obecnie nie rządzimy. I mamy też takie problemy, powiedzmy, strukturalne, które nie występują często w innych miejscach kraju. Znaczy nie tylko, że nie rządzimy, ale też nie jest to tak, żeby historycznie rzecz biorąc, żeby tam było, że tam czasem rządzi ktoś z prawicy, czasem ktoś z lewicy. Raczej często są to takie zastałe, zasiedziałe układy po 20, po 25 lat, niebywale okopane, silne, korzystające też z pewnego, z tego właśnie, jak ludzie, jaką mają percepcję rzeczywistości, to znaczy generalnie na przykład jest spora część elektoratu i to naszego popierającego Prawo i Sprawiedliwość, której bardzo podoba się hasło odpolitycznienia, a co najmniej odpartyjnienia samorządów. No jak to rozebrać na czynniki pierwsze, jest to z całym szacunkiem hasło nie najmądrzejsze. Znaczy po pierwsze, jak można odpolitycznić władzę publiczną? Tak? To się nie da. To, jakby, to z definicji jest polityka lokalna, ale polityka. To jakiej definicji polityki byśmy nie przyjęli? No na przykład Arystotelesa bardzo później przez Jana Pawła II wspierano, że polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. I co?
władza na poziomie samorządu to ma nie być roztropna, troska o dobro wspólne, skoro nie chcemy, żeby była to polityka. I w każdej innej definicji to jest polityka lokalna, ale iluś się na to łapie, więc często, gęsto, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach, jak taki lokalny, sprawny polityk się przedstawi jako nie polityk, powie, że on jest apartyjnym, apolitycznym, dobrym gospodarzem, po co tu te partie, te kłótnie i tak dalej, no to sobie potem spokojnie może rządzić, zatrudniać, dawać zlecenia komu trzeba i tak dalej, i tak dalej. Powiedzmy, ze szkodą dla tej lokalnej społeczności. Staraliśmy się nieco odpowiedzieć na ten problem zmianą ordynacji i związanych z nim ustaw samorządowych. I tu też taka, tak słuchajcie Państwo, zamordystyczna, no prawie faszystowska partia jak Prawo i Sprawiedliwość wprowadzająca w Polsce dyktaturę, nagle znienacka przyznała więcej uprawnień obywatelom. Obywatelską inicjatywę ustawodawczą, budżet obywatelski obowiązkowy w miastach na prawach powiatu, indywidualne uprawnienia kontrolne radnych, bo teraz na przykład ta funkcja kontrolna rady jest często niebywale fikcyjna, no bo ona przysługiwała Radzie jako organowi i komisji rewizyjnej jako organowi, więc jeżeli prezydent, którego to miało kontrolować, jego formacja polityczna miała większość w Radzie Miasta i większość w komisji rewizyjnej, no to to właściwie zamykało temat realnej kontroli, no bo jeżeli zdarzała się kontrola niebezpieczna, to większością głosów można było ją przerwać, odstąpić, skierować na inny to. No przyznaliśmy te uprawnienia kontrolne indywidualnym radnym. Także wystarczy, że chociaż jeden będzie z opozycji i już będzie mógł kontrolować, będzie miał te narzędzia. No i szereg innych tego rodzaju rozstrzygnięć prodemokratycznych, zwiększających uprawnienia obywateli. O czym też no, nie zawsze, powiedzmy, się mówi, zwłaszcza w niektórych mediach. Na Pomorzu, jeżeli zastanawiamy się, jaka powinna być oferta Prawa i Sprawiedliwości, to też to pytanie chciałbym też Państwu postawić, posłuchać Państwa głosu, bo opinii w tej sprawie. Ale bardzo łatwo możemy tutaj zdekodować kilka obszarów, które są oczywiste i wręcz samonarzucające. Pierwszy to jaskrawa, skrajna, rażąca wręcz dysproporcja w rozwoju różnych terenów naszego województwa. Z jednej strony mamy Trójmiasto, które we wszystkich wskaźnikach no, ma się całkiem dobrze, delikatnie mówiąc, jest jednym z obszarów najszybszego wzrostu rozwoju gospodarczego w Polsce, ale z drugiej strony mamy te jakby wschodnie i zachodnie kresy naszego województwa, czyli z jednej strony to, co Zawisło, a z drugiej strony teren mniej więcej dawnego województwa słupskiego, które z kolei należą do, może nie do najbiedniejszych, ale już takich blisko obszarów w Polsce. Więc ta idea, która kiedyś miała przyświecać tworzeniu w ogóle takich dużych regionów, województw, takich regionalnych, że właśnie to będzie podnosiło spójność, że to będą się mogły te słabsze tereny podciągać, absolutnie przynajmniej w naszym województwie polityką zarządu województwa obecnego i w tym samym układzie od kilku kadencji się to nie sprawdziło. Na dłuższą metę, tak uważamy, taka polityka, którą zwykło się nazywać w zarzuconej oficjalnie, ale w istocie realizowanej przez Platformę koncepcji rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnej. Znaczy, że tam, gdzie jest dobrze, to my jeszcze pomożemy, to jest ta polaryzacja, że ta lokomotywa jeszcze przyspieszy, a potem ma nastąpić w jakiś magiczny sposób dyfuzja, to znaczy rozlanie się tego dobrobytu na resztę obszarów, terenów, grup również, nie tylko w wymiarze geograficznym, ale również grup społecznych. No i oczywiście to nie nastąpi, znaczy polaryzacja następowała jak najbardziej, natomiast gorzej już było z dyfuzją. Znaczy ci, co mieli się dobrze, mieli się jeszcze lepiej, nawet znakomicie w niektórych kręgach. Natomiast no, ci, co mieli się gorzej, to mieli się nadal gorzej albo jeszcze gorzej. Więc zrównoważony rozwój, proszę zauważyć, jak wygląda, jaki to jest model rozwoju na przykład państw Europy Zachodniej, gospodarczego, Niemiec, Francji, to jest właśnie model zrównoważony. Tam nawet w mniejszych, stosunkowo małych miejscowościach zatrzymuje się pociąg. Jest taka czy inna instytucja, jest komunikacja, jest porządna droga. A model polaryzacyjny to jest model trzecioświatowy. To nawet w całkiem biednych państwach nie, afrykańskich, w stolicy, w jednym, dwóch największych miastach, są dzielnice pięknych wieżowców ze szkła i stali. Rządzący i przyjaciele jeżdżą limuzynami najnowszymi, prawda, zachodnich marek. Ale już na rogatkach miasta zaczyna się obszar slumsów i no, delikatnie mówiąc, bardzo niskiego rozwoju. W tym kierunku zmierzała Polska, ale w tym kierunku nadal na poziomie regionalnym zmierza Pomorze. To chcemy zmienić. Czyli podciągnąć te tyły, co z dłuższej perspektywy czasu, moim zdaniem i naszym zdaniem, pomaga też lokomotywie. Bo jeżeli na przykład teraz już jest tak, że w obszarze Trójmiasta w wielu branżach, w wielu zawodach brakuje rąk do pracy. Praktycznie nie ma bezrobocia i jeszcze pracodawcy mówią, że dla nich barierą rozwojową jest brak rąk do pracy. No to przecież gdyby w tej nieco oddalonej
obszarach, gdzie nadal mamy strukturalne bezrobocie, funkcjonowała przyzwoita komunikacja publiczna, a to jest akurat w obszarze kompetencji samorządu wojewódzkiego w znacznym mierze, że byłby tam pociąg, który odjeżdża kilka razy dziennie i można w niego wsiąść i dojechać do pracy, no to i tam by zyskali, bo mieliby szansę się rozwijać, ale i zyskałoby Trójmiasto, bo mogłoby korzystać z tych zasobów, z tych pracowników, z których teraz nie może korzystać, bo choć geograficznie oni nie są tak daleko, to mierząc to czasami dojazdu, no to już są całkiem daleko, bo mają w fatalnym stanie drogę wojewódzką i nie mają połączeń kolejowych. Za to w obszarze połączeń kolejowych mamy trzech lokalnych przewoźników, SKM, PKM i przewozy regionalne, no, delikatnie znów mówiąc, nie działających w sposób komplementarny i współpracujący ze sobą. I to jest ten przykład podstawowy, zrównoważony rozwój. Kolejna sprawa, której bym mimo wszystko tak nie ignorował, choć niektórzy mają tendencję, żeby to bagatelizować, to kwestia tożsamości i budowy pewnej tożsamości również lokalnej. To, co w tej sprawie wyczynia zwłaszcza pan prezydent Adamowicz, ale nie tylko, to już naprawdę po Polsce to nie ma jakieś, nie wiem, upamiętnianie ronda granicznego wolnego miasta Gdańska, czyli co? Świętujemy to, że Gdańsk nie był w Polsce, że nie był Polski, to chcemy upamiętniać, to chcemy przekazywać następnym pokoleniom. To, że może sobie członek NSDAP być patronem tramwaju w Gdańsku przez wiele lat? Jak to w ogóle jest możliwe? Znaczy, w ogóle to całe czczenie instytucji wolnego miasta Gdańska i podkreślanie na każdym kroku, że było, oczywiście nie było, to jest fakt historyczny, to nie będziemy tego zamazywać, ale w sposób szczególny to też kadra wolnego, przecież NSDAP tutaj wygrywało wybory, zanim wygrywało w Niemczech, przecież w Polsce i paru innych największych nazistowskich zbrodniarzy to wywodzili się z tych środowisk Niemców gdańskich właśnie i naprawdę jakieś święto, to jest jakiś absurd dla mnie, a z drugiej strony taki epizod, który warto, żeby nie minął, jakby nie przeminął niezauważony, to Urząd Marszałkowski zrobił konkurs na, znaczy nie urząd akurat, no, PKM, ale w obszarze Urzędu Marszałkowskiego zrobiono konkurs na nazwę nowego pociągu dla Kościerzyny, głosowanie internetowe, mogli głosować, każdy mógł wejść na stronę, zagłosować. Było tam kilka propozycji, na przykład Pfizer Dawidek, może jakby wygrał, to by został, ale pech chciał, że pojawił się też porucznik Józef Dambek, komendant Gryfa Pomorskiego, zamordowany przez gestapowca, polski bohater, Kaszub do tego i wygrał. I wtedy urząd uznał, że nie ma jednak takiej tradycji, żeby nazywać pociągi. Ta nazwa nie zostanie nadana. No i tu premiowanie, promowanie z jednej strony tych korzeni niemieckich, czy czasem wręcz jeszcze gorzej, a z drugiej strony blokowanie tej pamięci o polskich bohaterach kaszubskich. Też nie da się ukryć, że po stronie naszych oponentów jest próba wbijania jakiegoś klina i podkreślania tego, że Rząd Prawa i Sprawiedliwości na przykład ma być w jakiś sposób nieprzychylny Kaszubszczyźnie, czy Kaszubom, tak, jako grupie narodowej. To wynika też z takiej analizy, że jest to grupa ludzi, no, ludności wiejskiej, mieszkającej w małych miasteczkach, niezwykle konserwatywnej ze swoich przekonań życiowych, tak? Czyli naturalny elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No więc jakby tu wbić jakiś klin, tak? No, stworzyć taką oto fikcję, że Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób patrzy krzywym okiem, czy zwalcza kaszubskość jako taką. Ostatnio państwo słyszy, no jest oczywiście, no, stowarzyszenie, tak, to znany temat, taki pewna, a dobra, już nie będę wchodził w szczegóły stowarzyszeniowe, ale wiemy, o co chodzi. No i teraz zobaczcie, drodzy państwo, jak krok po kroku, w bardzo inteligentny, muszę przyznać, sprawny w sensie technologii politycznej sposób, jest to uwypuklane. Na przykład wielu z państwa być może słyszało, że rząd zabrał pieniądze na nauczanie języka kaszubskiego w szkołach. Obiło się kurz. A to, co rząd zrobił, to spowodował, żeby ten język był faktycznie nauczany. Znaczy spowodował zakończenie takiego stanu rzeczy, że w wielu miejscach były absolutnie fikcyjne podawane te liczby uczących się wielokrotnie zawyżone i w ten sposób wyciągano po prostu dodatkowe pieniądze, no, które tam szły na zupełnie co innego, no, ale były przydatne. No i teraz, kiedy wprowadzono realny mechanizm, że dotacja idzie za tymi, co się faktycznie uczą, no to de facto jest to sprzyjanie tej nauce. Tak? Znaczy, wcześniej się finansowo opłacało, żeby podać takich osób, jak takich dzieci jak najwięcej, ale żeby realnie było ich jak najmniej, bo wtedy dostawało jak największe tak, pieniędzy ekstra, górka była największa do wykorzystania na inne cele, no zawsze się przydadzą, prawda? My, ponieważ to wprowadziliśmy takie realne rozliczenie, no to teraz dopiero się właśnie zacznie opłacać, żeby się uczyli tego języka, bo za każdym uczniem realnie uczącym się języka kaszubskiego idzie na to dotacja z Ministerstwa Oświaty, tylko nie już fikcyjna jak do tej pory. Bo oczywiście i
to trzeba też przyznać i zauważyć. W przeciwieństwie chociażby do Śląska środowisk, no ja nie nazwał ich Ślązakami, tylko raczej Ślązakowcami, gdzie jednak jestem ruch autonomii Śląska nieszczęsny i szkodliwy niewątpliwie, to na Kaszubach takiego w jakikolwiek sposób popularnego ruchu nie ma. Kaszubki czują się Polakami, no i są Polakami, to trzeba sobie jasno powiedzieć. I nie ma tu żadnej wrogości czy niechęci, wręcz przeciwnie, ze strony rządu czy Prawa i Sprawiedliwości jako formacji. No ale takie próby są robione. Kolejna sprawa i to, co wprowadzamy i to, co wprowadziliśmy właśnie tą ustawą zmieniającą kodeks wyborczy i ustawy samorządowe, to absolutnie wbrew wizerunkowi, jaki nam jest przypisywany, czy tej gębie, jaką nam się dorabia, to właśnie zwiększenie uprawnień obywateli w samorządach. Ukrócenie tej wszechwładzy i samowładzy wójta, burmistrza, prezydenta. No to jest ten mechanizm, w którym jeden człowiek, bo taki jest obecny, jest największym pracodawcą, tak? Bo jest, razem z uległymi instytucjami, większa, ale już w mniejszych ośrodkach, właśnie na przykład jest strukturalne bezrobocie, na przykład nie, posada sprzątaczki w szkole, jest to coś atrakcyjnego, bo to jest stała praca na etat ze składkami itd., itd. Jest największym reklamodawcą mediów lokalnych, tak jak w Gdańsku, to nawet ma sobie stworzył kosztem ilu milionów? Czterech milionów. Portal Gdańsk.pl, gdzie wielu byłych dziennikarzy Gazety Wyborczej i innych mediów, gdzie znajduje zatrudnienie, gdzie kreuje się, rozdaje mieszkania lokalne. To jest władza w skali takiej jednostki samorządowej nieporównywalna z władzą, jaką mógłby mieć ktokolwiek na poziomie kraju. To jest jakby była osoba, która jest jednocześnie premierem, prezydentem, wszystkimi ministrami i dysponuje wolicjonalnie właściwie swoją decyzją prawie całym budżetem państwa. Nie ma takiej osoby nigdy i nawet prezes Jarosław Kaczyński przy całej jego silnej pozycji jako lidera naszego obozu rządzącego ani nie jest blisko takiej pozycji, takiej władzy w kraju, nie mówiąc już o osobach takich jak premier, prezydent, marszałek Sejmu, no nikt, nie ma po prostu, nie ma. Takiej władzy jak na poziomie samorządu jest wójt, burmistrz, prezydent. Bez mechanizmów kontrolnych praktycznie rzecz biorąc, no to wiadomo, że jak tam mu ktoś za bardzo piśnie, podskoczy, no to jak on nie on sam pracuje w jakiejś miejskiej instytucji, to na pewno ktoś z jego rodziny, i tak dalej, i tak dalej. Jakiś dziennikarz spróbuje rozkręcić jakąś opozycyjną gazetę lokalną, no to za chwilę nie ma już żadnych reklam. Często w wielu miejscach jest też tak, że on po pewnym czasie dostrzega swój błąd dziennikarz i zaczyna jednak widzieć dobro tej władzy lokalnej, a w następnym kroku się odnajduje jako rzecznik prasowy urzędu czy jakiejś spółki komunalnej. Takie przypadki też znamy. I to, że my realnie, to bez gadania, bo w niektórych rzeczach takich jak na przykład właśnie dobrze funkcjonujący, jeszcze dodajmy, bo jak to w Gdańsku wyglądało, to niedawno oglądaliśmy, dobrze funkcjonujący, sensowny, niefikcyjny budżet obywatelski, to się gada latami, tak? A my po prostu przyszliśmy, wprowadziliśmy. Jest na poziomie ustawowym zagwarantowany. Realna inicjatywa obywatelska. Realne przedstawianie wyników głosowań. No akurat tu nie, w Gdańsku były rejestry głosowań. Tak, było. W Gdyni, gdzie ja byłem radnym, nie było. To znaczy, teoretycznie jawne obrady Rady Miasta wyglądają tak, że jak ktoś nie był na miejscu, nie patrzył oczami, który radny jak podniósł rękę, to potem nie miał absolutnie żadnej możliwości tego sprawdzić po czasie. Tak? Czyli jestem mieszkańcem, na sąsiedniej działce wybudowali mi blok 10-piętrowy, który mnie totalnie zacienia. Ja chciałbym się dowiedzieć, który z radnych poparł taki miejscowy plan zagospodarowania. Nie mam takiej możliwości, nie mam, bo protokół jest głosowanie przez podniesienie ręki, w protokole jest 15 za, 7 przeciw, nie wiadomo kto jak głosował. Tego nie będzie, bo zagwarantowaliśmy w całym kraju, że będzie rejestr głosowania tak jak głosowania posłów, tak jak w niektórych samorządach głosowania radnych, to teraz we wszystkich samorządach będą jawne. Jest to kolejna propozycja wyjścia do mieszkańców. To oczywiście spowoduje, bo to, że tak jak w skali kraju, tą kolosalną zmianą było prowadzenie polityki i spraw kraju w interesie Polski i Polaków, a nie jakiś inny grup interesów. Tak samo na poziomie samorządu. No oczywiście już ustawowo wprowadziliśmy pewne mechanizmy i tak dalej, ale to się tylko może dokonać przez zmianę władzy. To, że na przykład nie będzie już tak, że deweloper, jest autentyczny przypadek, rozpisuje konkurs architektoniczny na zagospodarowanie czy zabudowę jakiejś tam jego działki i w warunkach konkursu wpisuje, że mogą tam być projekty niezgodne z miejscem planem zagospodarowania. Czyli teoretycznie takich, których on nie będzie miał prawa budować, tak? A jednak czuje się na tyle swobodnie, ma taką pewność jakby swojego wpływu na władzę, tak, miasta, że w to idzie, no bo wie, że mu potem zmienią tak, jak będzie potrzebował. To wiemy, to widzimy. To, że w Gdyni na przykład, w dwudziestoleciu międzywojennym, w latach 20. i 30.
inżynier Kwiatkowski, honorowany przecież, czczony przez wszystkich i tak dalej, stawiany za wzór pewnej myśli państwowej i tak dalej. Polacy, którzy zjeżdżali się z całego kraju, to mit po prostu coś, czym żyła cała Polska. Budowali, wydzierali morzu, pirsy, kolejne baseny to budowali. A teraz te obszary, te tereny są wyłączane z gospodarki morskiej i przeznaczane pod zabudowę mieszkaniową, a nawet w jednym miejscu, w planie miejscowym jest wpisana Biedronka czy Lidl, bo obiekt handlowy 2000 metrów kwadratowych. No przecież i tą Biedronkę, i osiedle mieszkaniowe to można zbudować dokładnie w całej Polsce. A prowadzić przeładunki czy inną działalność związaną z gospodarką morską można tylko na umocnionym nabrzeżu z torem podejściowym i tak dalej. Przeznaczanie tego nabrzeża pod zabudowę mieszkaniową, no to jest z punktu widzenia całego państwa, to jest absolutny absurd, a jednak na przykład interes firm deweloperskich, bo to oczywiście to jest bardzo zyskowna inwestycja w chwili wykonania, tak zwany waterfront, tak, bardzo drogie mieszkania. To nawet z punktu widzenia miasta nie jest zbyt sensowne, bo to przysłowiowa Warszawka, fundusze inwestycyjne, które kupują po 20 mieszkań i trzymają puste i tak dalej, więc nie za bardzo miasto twórcze jest takie robi, ale z punktu widzenia to jest absurd, tak? A jednak ta grupa interesów jest na tyle silna w samorządach, że zazwyczaj przeprowadza to, co chce. Czy chociażby wspomniany handel wielkopowierzchniowy. Ja to kiedyś liczyłem w Gdyni, nie jest Gdańska, ale my zbliżamy się do 100 obiektów handlu wielkopowierzchniowego. Mamy Biedronkę w hali sportowej w Starym, na przykład. Hala sportowa, gdzie przez lata były różne sekcje sportowe, mogły dzieci się ćwiczyć, tak, doskonalić się i tak dalej. Tak, teraz jest Biedronka. Mamy Biedronkę mieszkalną. Bo w takim osiedlu domów jednorodzinnych, gdzie nie było miejscowego planu, czyli decyzja o warunkach zabudowy na zasadzie dobrego sąsiedztwa, no ale jakby nie tego sąsiedztwa nie zakreślasz, to wszędzie dookoła domy jednorodzinne. Jak tu teraz wybudować na zasadzie dobrego sąsiedztwa Biedronkę? Otóż wybudowano obiekt mieszkalny z częścią handlową. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak normalna Biedronka, natomiast tam faktycznie na poddaszu jest jedno mieszkanie. No i mamy prawda, budynek jednorodzinny z obiekt mieszkalny z częścią handlową. A wygląda jak normalna Biedronka. No i to pokazuje, że są pewne grupy, które we władze samorządowe, no mówiąc brzydko kolokwialnie, wchodzą jak w masło. Co potrzebują, to uzyskają. Tak? Co chcą, to dostaną. A z drugiej strony jest doświadczenie szeregu mieszkańców, którzy w swoich sprawach, pewnie nie wszystkich słusznych, ale też pewnie niektórych słusznych, no odbijają się jak od ściany, latami się przebijają i nie mogą się przebić, nie mogą uzyskać. Często jakiejś zupełnie prostej drogi, no, prostej sprawy, takiej chociażby jak załatanie tej właśnie przysłowiowej dziury w drodze. Jak znów jest ogromna skłonność różnego rodzaju władz do stawiania często sobie samym pomników, jakichś wielkich, kosztownych, nie wiadomo czemu służących. Taki trochę jeden tutaj stoi niedaleko. Chlebniskie. Bardzo drogi, miliony kosztujących. Potem jeszcze dodatkowo tak, no zazwyczaj na kredyt, więc dodatkowo dochodzi koszt obsługi tego kredytu, koszty finansowe. Do tego dochodzi potem deficyt, który zazwyczaj, bo tam zazwyczaj się jakieś instytucje mieszczą, no, no ale one no, nie zarabiają na siebie, więc trzeba do nich dopłacać. Więc wydajemy kupę pieniędzy, przez lata kolejne dorzucamy. I koniec rzędem temu, kto powie, jaka konkretna, ważna potrzeba mieszkańców na przykład Gdańska została w ten sposób zaspokojona. Albo jaki konkretny, ważny, życiowy problem został rozwiązany. No nie został. Żaden. Nic takiego się nie stało. I to, co my pokazujemy i chcemy pokazywać w nadchodzącej kampanii wyborczej, to właśnie to, że nam po prostu no, pod tym względem jesteśmy wolni. My możemy być jakby, no nie wiem, podlegać różnym naciskom, różnym okolicznościom, to jak każdy człowiek. Ale jesteśmy wolni od służenia interesom tychże właśnie grup interesów. Od tego, żeby zamiast wyborcom, zamiast obywatelom, mówiąc jeszcze brzydko, no może łatwiej powiedzieć, sprzyjać, to mamy takie zobowiązania, żeby sprzyjać innym. No i wreszcie to, że to pewna skromność, która jednak powinna nas zawsze cechować i na razie cechuje, że no, nie znam przypadku, żeby jakiś polityk Prawa i Sprawiedliwości takie pomniki, jak tu stoją sobie, jak tu stoi za oknami, czy tak jak w Gdyni parę takich sobie stawią. A to od razu uwalnia ogromne możliwości. I ostatnia już sprawa, bo też miałem mówić krótko, a mówię długo. Mam nadzieję, że Państwo się jeszcze nie znudzili. Ostatnia sprawa, jak tego dokonać. Jedna rzecz bardzo ważna, niezwykle istotna i na którą zaczynamy odpowiadać chociażby tą ulotką. Wiele osób
Słusznie, niesłusznie, ja raczej uważam, że trochę niesłusznie, ale taka jest rzeczywistość, nie można się na nią obrażać. Wybory, zwłaszcza samorządowe, postrzega tak bardzo utylitarnie. Znaczy ja sobie wybiorę na przykład radnego po to, żeby on coś załatwił mojej ulicy, mojej dzielnicy. Tak, coś konkretnego, tak? Żeby coś z tego było. I oczywiście tu znów w tej konkurencji ci urzędujący prezydenci, no bo prezydent mówi tak, prezydent wybudował to i tak. No oczywiście nie on za to swoje kieszenie zapłacił, nie on tam stał i machał kiernią. To było z podatków wszystkich mieszkańców. Oczywiście te pieniądze by nie zginęły, nikt by ich nie zjadł, nie spalił, najwyżej mógłby coś innego zamiast zrobić, nawet być może coś lepszego. Ale w percepcji wyborcy jest to tak, no zrobił, wybudował, no coś jest, no może nawet nie do końca dobre, nie do końca ładne, nie do końca sensowne, ale fajnie, no coś jest, coś się stało, właściwie czemu miałoby tego nie być, tak? I tu znów władza samorządowa, lokalna, no, samorząd wojewódzki, władze Gdańska, chociażby czy inne władze trójmiejskie, no mogą to w sposób bardzo sprawny ogrywać i pokazywać. Tu, wyremont, tu coś wyremontowali, tu coś wybudowali. Tymczasem w wielu obszarach jest tak, że już teraz, pomimo tej całej ogromnej władzy i środkach, które są w samorządach, to rząd Prawa i Sprawiedliwości jest skuteczniejszy i więcej konkretnych, dobrych rzeczy robi, również na Pomorzu. Wbrew tej panującej propagandzie, bo jest też taka, że Prawo i Sprawiedliwość w jakiś sposób chce ukarać Pomorze, bo to nie wygrało wyborów, że jest nieprzychylne, tak? Oczywiście, no potem jak pogrzebiemy, to wychodzą manipulacje. No, naczelny temat taki S6, tak? Że Prawo i Sprawiedliwość zablokowało drogę S6, czyli na tym odcinku powiedzmy z Gdyni, czy tam jeszcze szerzej pod obwodnicą metropolitalną do Słupska. Też pewnie Państwo słyszeli takie hasło, tak? Słyszeli Państwo, no. No i teraz jak to wygląda naprawdę? Już po pierwsze, Platforma Obywatelska na mniej więcej miesiąc przed wyborami dokonała takiego oto manewru, że fikcyjnie uruchomiła budowę wielu dróg krajowych i autostrad w Polsce, bo w programie budowy dróg krajowych i autostrad, nie dodawszy do niego ani złotówki, całą listę rezerwową wpisała na listę główną do rzekomej realizacji. Co w efekcie spowodowało, że ten program w tej perspektywie, w jakiej jest realizowany, po podliczeniu środków budżetu państwa i unijnych, ma na sobie realizację około 110 miliardów, a były tam wpisane inwestycje na 200 miliardów kosztów. Tak, z dziurą 90 miliardów. No więc to była fikcja, to było oszustwo, tak? Więc powiedzenie, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości zablokował, no jest absurdem. No to jest tak, jakby ktoś przyszedł do państwa i powiedział, że sprzeda wam pudełko, a w tym pudełku będą jakieś skargi, ale ono jest zamknięte. Jakbyście musowicie za to zapłacili i się cieszyli, że macie skargę, a potem ktoś inny przyszedł, otworzył i powiedział, o pusto. No to kto tu jest winny, tak? Ten, co sprzedał, czy ten, co otworzył i stwierdził pewien fakt, rzeczywistość, obiektywną. Dużym wysiłkiem i dużą walką też i parlamentarzystów, i polityków Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza udało się doprowadzić do tego, że jednak trasa kaszubska, ważny element tej S6, od Chwaszczyna za Wejherowo jest budowana. Co było bardzo trudne, no bo w sytuacji, kiedy nie ma finansowania na połowę inwestycji w kraju, to w iluś tam miejscach musieli się, że tak powiem, obejść smakiem i pogodzić z tym, że coś, co było im obiecane, na co się ludzie nastawili, że będzie, to jednak tego, czyli oczywiście będzie, nie tak, że nie będzie, bo nic nie skreśliliśmy, ale jednak no nie teraz, tylko za jakiś czas, być może w następnej perspektywie finansowania programu budowy dróg krajowych. A tu udało się osiągnąć, że ta trasa kaszubska będzie, że Wiamaris, czyli dawny opłat, którego Platforma zupełnie odmawiała, nawet, że jest taka potrzeba, żeby to budować, że jednak będzie. Że w skali chociażby takie, bo też się przyjmuje tak, no jest program 500+, na przykład, jest program Mieszkanie Plus, jest obniżony wiek emerytalny, no ale to są sprawy ogólnokrajowe. No zaraz, są oczywiście ogólnokrajowe, ale przecież no na Pomorzu też ludzie dostają 500+. I na Pomorzu też ludzie mogą przejść we wcześniejszym wieku na emeryturę, jeżeli chcą, nie mogą wniosku. I na Pomorzu też w Krypinie, w Gdyni, w paru innych miejscach buduje się Mieszkanie Plus. Więc to jest oczywiście sprawa ogólnokrajowa, ale również lokalna. Mieszkańcy Pomorza też z tego korzystają. Więc jak można mówić, że rząd Prawa i Sprawiedliwości jakoś nie sprzyja Pomorzu, tak? Jeżeli chociażby w to 500+ jest pompowane środki, które no, gdyby podsumować to, ile wydają samorządy na politykę socjalną, to przez 100 lat tyle nie wydadzą, ile już funkcjonuje w ramach tego programu. Dalej, inwestycje, chociażby kolejowe. Węzeł, Gdańsk Port, Gdynia Port, trasa 201 i 202, czyli powiedzmy no, szeroko ujmując Gdańsk Słupski, Gdynia Kościerzyna, to jest inwestycje PKP, PLK, które będą się działy w najbliższych latach, które będą kosztować 6 miliardów złotych. Ile wynosi budżet inwestycyjny Gdańska rocznie? A na inwestycje? 400 milionów? No, czyli mamy, gdyby w
kto na przykład miał inwestować w Gdańsk, to by musiał przez 15 lat tylko w to. Tak? No, gdy miał do spółki, był 10 lat dalej. A to środkami budżetu państwa, oczywiście wspieranymi środkami unijnymi, jest tu inwestowane, dla Pomorza, na Pomorzu. Tu trochę takich spraw jest w tej ulotce wypisanych, oczywiście będziemy coraz to wzbogacać i coraz więcej pomocować. No dla mnie naczelna sprawa, bo taka bardzo jasna i prosta, to jest winda w szpitalu w Pucku. Był sobie szpital powiatowy w Pucku, gdzie nie było windy, to był w zabytkowym budynku, gdzie nie można było po prostu w środku windy, trzeba zbudować, no to było kosztowne, ponad możliwości finansowe powiatu, a szpital powiatowy. I przez lata było tak, że jak leżał pacjent na przykład na parterze czy na pierwszym piętrze, miał